Dostałem właśnie wezwanie na hardkorowe gaszenie pożaru w mieście. Mamy tu opancerzony wóz strażacki, który... Zobaczcie. Pyk. To jest chyba jakiś samochód interwencyjny czy coś takiego. Mamy z przodu ogromny taran. W sumie ja myślę, że Rockstar dodał ten samochód dlatego, bo... No niedługo będziemy mieli śnieg w GTA, no i trzeba będzie go jakoś odśnieżać. To będzie fantastyczna odśnieżarka. Zobaczcie. Super odśnieża. Spróbujmy pojechać pod prąd zaraz i poodśnieżać troszeczkę samochody z drogi teraz. Bo to tak nie może być, że one tak zagracają nam drogę. Chodź tu. Pyk. Elegancko. Cyk. Nie no, nie jest to najlepszy taran, jak widzicie, niektóre pojazdy rzeczywiście potrafią solidnie zatrzymać ten samochód. Podejrzewam, że jakbym przypieprzył w ciężarówkę albo autobus, no to tak jak widzieliście, no nie? No ale jest opancerzony i ma armatkę wodną. Chyba możemy mieć jeszcze jedną z tyłu. Jestem pewny... A nie, chyba nie można tego pojazdu stuningować, bo to jest jakby... służby ratunkowa. Służb ratunkowych nie możemy tuningować ogólnie w żadnym salonie tuningowym. Ale mamy tą armatkę wodną. W sumie chyba kolejny pojazd taki bezużyteczny GTA. Musimy sprawdzić jego odporność. Ja myślę, że tak z jedną rakietę to wytrzyma. Co? Czy nie? Czy może odporność sprawdzimy na koniec? Sprawdzimy na koniec. No, przecież czasami jest tak, że bierzemy sobie jakiś nasz samochód. Nie wiem, czy on będzie możliwy do kupienia, ale bierzemy sobie jakiś samochód, jedziemy przez całe miasto. Wiecie, rozbijamy się wszędzie i dopiero po jakimś czasie dostaniemy rakietą, więc sprawdźmy, po jakim czasie ten samochód jeszcze będzie w ogóle użyteczny. Właśnie, ciekawe, czy on od zderzeń będzie się niszczył, no nie? Bo wiemy, że na przykład kiedyś był Phantom, on się tak nazywa, to taka, ten ciągnik, o, ten co tu jedzie, tylko że z takim taranem wielkim, który wystrzeliwał pojazdy w powietrze, nie? No to ciekawe, czy to on się właśnie bardzo słabo wytrzymało, śmiał i bardzo szybko się psuła. Ciekawe, jak będzie z tym. Czy on się też od zderzeń bardzo szybko popsuje? Jeśli nie, to go doprawimy rakietą. Ale zobaczcie, że jeśli chodzi o taranowanie, no to tak słabo sobie radzi, no nie? Powiedziałbyś, że o kurde, jaki wielki wóz strażacki. No świetnie, a tu się okazuje, że pojedynczy pojazd dosyć mocno go zatrzymuje. Tu mówię o samochodzie takim normalnym, rodzinnym, tak? Zobaczcie. To jest niedopuszczalne. Ja teraz cisnę gaz do końca i się nic nie dzieje. Czekaj. Ja mam wrażenie, ale... What? Ej, co się stało z tym samochodem? Aha, chyba w singlu mogą odpadać koła. Albo coś. Pierwszy raz coś takiego w GTA widzę. Ale wygląda na to, że tak jest. No dobra. Ło, zrobiłem tutaj bałagan, bo wyciągnąłem broń. Zobaczymy, czy uda mi się przedrzeć teraz. Tutaj mamy dwie ciężarówki, jakiś motocyklista. I no niestety, moi drodzy, zbyt dobry taran to nie jest, z tego co widzę. Ale mamy armatkę za to. Możemy sobie poprzewracać ludzi na one i możemy kogoś powkurzać. No ale mówię, no to jest taki chyba trochę bezużyteczny pojazd. Tak? Podejrzewam, że... No właśnie, też można by było sprawdzić, czy te szyby są pancerne, więc ja bym tak może powkurzał policję. A zobaczcie, jaka lipa, nie możemy broni zmieniać, to znaczy możemy używać w pojeździe tylko i wyłącznie armatki wodnej. Możemy myć samochód, to jest taka przenośna myjnia samochodowa. Tutaj mamy... Czekaj, bo się chcę podłączyć. Zobaczymy, czy... Nie, on by musiał mieć opuszczone to, nie? Przecież jak się zahaczę do niego, to będzie kaplica. W sensie, ten samochód zanurzy się pod ziemię. O kurde. No musimy tu zrobić jakieś wybuchy zaraz. Dobra, ten już wysiada, jadę stąd. Cyk. No ale zobaczcie, no korek ciężko jest usunąć. Jeśli byście chcieli kupić sobie ten pojazd właśnie do usuwania korków, to ja bym powiedział, że bardzo słabo. Jedynie co można tym pousuwać, to chyba ludzi z drogi. Bo jeśli chodzi o samochody, to zobaczcie, no nie? Tak niezbyt bym powiedział. Bardzo słabo. Chyba, że jeszcze motocyklistów. Ale motocyklistów to szkoda. Okej, w takim razie pousuwajmy trochę ludzi z drogi. Myślę, że do tego ten samochód będzie się nadawał dobrze, do odśnieżania ludzi z schodników. O, powiedzmy schodników. No bo na drodze to nie ma ich zbyt dużo. O, tu mamy motorka jakiegoś. Pyk. Ludzi się świetnie tym odśnieża. Pyk.
Ekstra! Nie, no, ale nawet jak człowieka tam potrącisz, samochód podskakuje. Dobra, to tak. Czasami podskakuje, no, a czasami nie. Ale ogólnie to taki... No, trzeba by było się chyba nim nieźle rozpędzić, żeby jakiś tam samochód zgnieść. O, tutaj mam na przykład takiego małego... Co go tak wybiło do góry? O. Dobra. Spróbujmy zmiażdżyć tego małego. Zobaczymy. No jedziesz. Uwaga. Ludzia tam zebrałem też z ziemi. Chodźmy tutaj. Pyk. Także tarany można chyba trochę pomiażdżyć. Ale no nie wiem, czy to będzie wasza ulubiona zabawa, że... Kurde, nie wiedziałem naprawdę, że w GTA w singlu odpadają koła. W online na pewno nie odpadają, ale w singlu... Musiało być naprawdę mocne uderzenie. Nigdy wcześniej chyba takiego pojazdu nie miałem w singlu, skoro... Teraz dopiero to zauważyłem. O, zobaczcie, już się zniszczył. Bo mój bohater mówił, że no niestety, samochód nie chce odpalać. Tak to wygląda, jakby to były służby ratunkowe, bo w takiej jest klasie tych pojazdów nie można tunigować, ale zobaczmy, może się uda zajechać i coś zrobić z tym samochodem, chociaż stawiam, że nie, na jakieś 90% nic się z tym nie zrobi. No i zobaczcie, pojedynczy pojazd, nie? Wydaje mi się nawet teraz, że Insurgent jest lepszym taranem niż ten samochód, czy ten pojazd. Ale motocyklistów i ludzi można spokojnie, tylko że tam można zrobić też zwykłym samochodem, nie? Nie trzeba kupować jakiegoś kilkumilionowego pojazdu. Nie wiadomo, ile on będzie kosztował, znaczy ja nie wiem. Tak, ale na pewno raczej tutaj nic nie zrobimy. Nie, nie można. Możliwe, że będzie do używania w jakiejś tam misji, że nawet nie będziemy mogli go sobie kupić, no ale no nie jest za dobry. Tak, jak jeszcze uderzymy jakiś tam samochód w tyłek, to spoko, nie? Ale tak to słabo. Dosyć mocno go uszkodziliśmy, więc podejrzewam, że jedna rakieta i posprawia, ale no wygląda, ma jakiś taki pancerz, nie wygląda jakby miał pancerz. Sprawdźmy. No nie, no tutaj koniec, tak? Ale tak, ja bym jeszcze sprawdził mimo wszystko, czy da się go zniszczyć takiego, ile rakiet przyjmie taki, wiecie, jak będzie miał pełno zdrowia. No i mamy takie fajne malownicze miejsce, jest tu przystanek autobusowy. Spróbujmy zniszczyć. Jedna rakieta. No taki sobie, no. Przetestowałem go, widzieliście, że nic specjalnego. Mamy te armatki. Z tego, co widziałem na zwiastunie, to chyba też jest jakaś armatka do tyłu, więc możliwe, że będzie można go w jakiejś tam przyczepie, czy tam w jakimś hangarze, czy nie wiadomo gdzie jeszcze stuningować. Może w warsztacie ubennego, nie mam pojęcia już, co tam Rockstar jeszcze nam wymyśli. No ale tutaj niestety no, nie można, tak? W normalnym Los Santos Custom. I jak widać, nie jest to dobry pojazd chyba do niczego, co by się przydało w online. Akula! Tak nazywa się ten śmigłowiec. Możemy sobie włączyć kamerę ze środka, rozglądać się po kokpicie. No i tak jak się domyślałem, mamy tutaj aż 4 miejsca dla 4 graczy. I to jest pierwszy śmigłowiec, w którym aż 3 graczy może nim operować jednocześnie. Bo tak, jeśli chodzi o pilota, no to ten śmigłowiec zachowuje się tak jak Valkyria, czyli no nie możemy, nie mamy żadnej broni, możemy sobie zmieniać radio, tak? Ale nie ma żadnej broni, nie możemy strzelać niczym, możemy jedynie latać nim, operować, no nie? Ale Rockstar napisał na swoim Instagramie, że pilot dodatkowy, czyli strzelec, będzie strzelał tym działkiem na dole, no nie? To jest 50 tam milimetrów, kaliber 50, no 50 po prostu, 50. Będzie mógł sobie tym strzelać. Nie wiem, czy to będzie wybuchowe, chyba to nie jest wybuchowe, no nie? Tutaj mamy jeszcze takie podwozie, pyk. Ale gracz z tyłu będzie mógł sterować widzeniem w nocy i widzeniem termalnym w tym śmigłowcu. Ale co ważniejsze, będzie mógł też, czy raczej to będzie chyba jedna z takich opcji, które będziemy mogli sobie w tym śmigłowcu zrobić. Czyli, że możemy mieć widzenie nocne,
tak? Albo jakieś tam termowizje, czy coś takiego. Czekajcie, zobaczymy, czy... O nie, przesiada się na to. To nie pokażę wam, jak działa to działko. Ale z tyłu, jak ktoś sobie usiądzie, to będzie mógł też znikać. Czyli będziemy... Prawdopodobnie to będzie na takiej zasadzie, że znikniemy z mapki. Będzie można czasowo sobie włączyć znikanie z mapki tym śmigłowcem. Tak napisał przynajmniej Rockstar na swoim Instagramie. Ja jestem ciekawy, jak to będzie dokładnie działać. Jak, że ten śmigłowiec ma... No wyobraź sobie, nie musisz teraz dzwonić do Estera, żeby zniknąć z mapki. Wsiadasz do śmigłowca, co prawda on takiej dużej siły ognia nie ma, no nie, bo tylko to działko z przodu, ale nie wiem, czy ono czasem nie jest wybuchowe, w sensie, czy jego pociski nie są wybuchowe. Bo jeśli tak, to huhu, może to być naprawdę ciekawy pojazd. Zaraz sprawdzimy jego odporność na rakiety, ale troszeczkę przetestujemy, jeśli chodzi o latanie, bo jeśli chodzi o latanie, no to tutaj... Dalej ogólnie, jeśli chodzi o śmigłowiec bojowy, no to Hunter jest najlepszy dla pojedynczego gracza. No bo zobaczcie, lecimy sobie takim ziomkiem i w zasadzie nic. Jak kupimy go sobie i nie będziemy grali z kolegami, no to każdy nas rozwali, podejrzewam. Trzeba będzie sprawdzić jeszcze odporność na rakiety. No ale wiemy, że Hunter tam znosił jedną rakietę, czy tam dwie? Nie, jedną rakietę znosił i chyba dwie, jak się go ulepszyło, jak się mu ulepszyło pancerz. No a z tym nie wiem, jak będzie. Ten nie wygląda na taki super opancerzony, ale zaraz sobie to sprawdzimy. No i dla pojedynczego gracza raczej nie jest to dobry śmigłowiec. No nie, no bo zobaczcie, możemy sobie tylko latać. I to latanie nie jest też jakieś szybkie, aby się mogło spodziewać, że taki fajny opływowy, no nie, i że taki super będzie taki szybki, a to się wcale okazuje, że on wcale taki szybki nie jest. Kojarzycie Volatusa, śmigłowiec, ten kształtem jest dosyć podobny, też taki wąski jest, no nie? Ale tutaj na szczęście mamy odpowiednie podwozie, które możemy sobie wysunąć i zobaczcie... Tak? O, shit, będzie zderzenie! Chyba nie jest zbyt odporny ten śmigłowiec. Nie zauważyłem tego samolotu. No ale dobrze, wylądujmy już na tym lotnisku i sprawdźmy. Więc Akula, test numer 1, rakieta... Czekajcie, bo coś mi się tam pojawiło. Co to mi się tu pojawiło? Karabin maszynowy, jak wysiadałem. Tak jakbym mógł z tego pojazdu strzelać jako pilot? Nie, no chyba nie. Chyba mi się pojawiło, zobaczcie, teraz karabin maszynowy. To tak mam przycisk do zmiany broni. Spróbuję jeszcze przydusić dłużej F, może wsiądzie mi jako strzelec? Nie, przesiada się na pilota. No tak, bo jak jest puste miejsce pilota, no to przesiada się na ten. Okej, spróbujmy, jedna rakieta. Myślę, że jedna rakieta będzie po sprawie. No, zobaczcie. Znaczy tak, wytrzymał jedną rakietę, bo nie wybuchł od razu, ale zaczął się palić sromotnie, więc zaraz będzie po nim. Podejrzewam, że też można mu jakoś pancerz zwiększyć w hangarze z kolei i go jakoś tam dodatkowo ulepszyć. No, ulepszenia będą dotyczyć widzenia termalnego albo widzenia w nocy, tak? I nie wiem, ale chyba tego działka nie można jednak zmieniać. Ciekawy jestem, czy te pociski są wybuchowe, bo jeśli tak, no to będzie dosyć fajny pojazd, jeśli nie, to kurde, lipa straszna. No ale on sobie tak wygląda, Akula, no raczej nie jest to dobry śmigłowiec dla pojedynczego gracza, no bo co my z nim zrobimy? To wsiadasz do niego i lecisz, koniec. Musisz mieć kolegę, żeby, a najlepiej dwóch kolegów, żeby on coś znaczył, nie? Czyli kolegę jednego, który sprawi, że znikniecie z radaru i drugiego, który będzie strzelał z działka. No bo jeśli ktoś tego, no to lepsza jest Walkiria, no nie? Którą możemy strzelać tam z działka już i mamy to działko na pewno wybuchowe. A już najlepszy, że najlepszy jest Hunter, który jest jeszcze bardziej zwrotny i moim zdaniem nawet i szybszy niż ten tutaj. I wytrzymuje jedną rakietę na spokojnie, już od razu po kupnie, po odpakowaniu z pudełka, nie? Więc jak dla mnie to jest lepsza opcja. No ale to jest wasz wybór. Moim zdaniem Akula takie 3 na 10, bo fajnie wygląda. Trzymajcie się, na razie.